Piękna pogoda. To sobie porzucamy w takich oto okolicznościach. Na pomoście kwiatki rosną. Proszę bardzo. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Za niedługo sezon wędkarski na tym akwenie będzie się zacznie. Także pierwszy rzut na rozprostowanie liny. I po kilku rzutach mamy taką kałużę. Zaczyna się coś dziać. Mamy koszyczek zanętowy, 70 gram chyba, i kupę drobnicy takiej. Koszyczek ładnie wygląda. Trapper. Dobra, rzucamy. Taka mała czekoladka. Większy zestaw. Gwóźdź taki wielki. O, tu nawet mamy resztki blaszki wędkarskiej. Ale do przetopu tylko się nadaje. I tu taki haczyk. Dobra, lecimy. Zestaw takich mniejszych jakichś złomików, odłamków, plus baterie mamy. Tym razem gwoździe i taki kawał blachy. Wśród takiego złomu mamy kolejny koszyczek, tym razem taki okrągły, i chyba też jeszcze będzie dobry. Dobra, trzeba go wyczyścić. To co? Już myślałem, że jakaś moneta, ale nie. Dobra, czyszczę i rzucam dalej. I kolejny zestawik, w skład którego wchodzi zapalniczka. Nie no, oczywiście, że nie ma szans na odpalenie. Dobra, jeszcze parę rzutów na tym pomoście i idę na następny pomost. Pomost numer 2, na razie duperele wychodzą. Taka klamra teraz, mniejsza. No ale zobaczymy, co tu jeszcze wyjdzie. I takie rzeczy. Koszyczek numer 3 i zaplątał się w jakiejś rajstopie.
ciekawość. Kawałki rajstop to wiem, że są stosowane do... Były stosowane, może jeszcze, do zanęcania. Ale całe? Ile tej zanęty tu trzeba było wrzucić? Dobra, wrzucamy. No i czym ten wędkarz zjadł obiad? Jak mu widelec do wody wpadł. Kolejne szczątki rajstop. No i ładny kawał żelazstwa. I zaraz idę na kolejny pomost. Ostatni zresztą. I mamy koszyk numer 4. Tak, 4. Ale zjedzony. A to co? A, i nóż! I tu mamy nóż. O! Kurde, super! Wow! Nie rozpoznałem go na początku. Z drewnianą rękojeścią. Super. Ciekawe, czy coś się da z niego odczytać, doczyścić. No ale jest. Najważniejsze, że fajny fancik. Pomost numer 3. Postanowiłem zacząć od posprzątania z kapsli. Proszę bardzo, to na jednym pomoście. A teraz rzucam do wody. A z wody pierwsze co, to wpadają kolejne dwa kapsle. I nabój. Ze sprężonym powietrzem. Albo po sprężonym powietrzu. No i pierwszy ciekawszy fant na tym pomoście to listek od obrotóweczki. A tak to same o kapsle i jakieś tam gwóźdki tutaj i nic więcej, ale nie poddajemy się. Wow, trafiła się monetka. 1 grosz. Nie widzę. 19. No to co, kończymy na dzisiaj. Wpadło trochę złomu. Nie za wiele. 3 koszyki zanętowe. Znaczy koszyków to było więcej, ale chyba jeszcze 3 były, ale niestety o. Jeden na przykład w takim stanie.
inne to tam widzieliście zjedzone. Jeden grosik i ten listek od obrotóweczki, plus jeszcze dwie blaszki, ale to już nie do użytku. A jeszcze był nóż. Nóż, gdzie ten nóż? Jest nóż, jest nóż i widelec. O. Takie rzeczy. Dobra, to ja się dzisiaj z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Hej!